Siemanko, witam was w GTA 5. Rozpoczynamy naszą przygodę z tą oto grą. Chcę wam pokazać, przejdzie razem z wami to. Jesteśmy od razu na początku. Zaczynam od nowa, chciałem zobaczyć jak to będzie działać wcześniej. Więc znam ten początek, no i też z wcześniejszych filmików. No i zaczyna się niezła jadka. Jesteśmy napad na bank. No mamy tu oczywiście samouczki, a my mamy co zrobić. Na razie akcja się sama. Mamy tutaj... Dalej, stawaj. No, dalej. Chcesz coś zrobić? Ty też stawaj i ty. No, wchodźcie tam. No, już mi się podoba. A komu by się nie podobało? Dobra, wyciągnijmy telefon. Tak, jego tutaj. Detonacja, dobra. No i detonujemy właśnie. Wejście do sejfu. Jest, doszliśmy. Dobra, idziemy. O, pierwsze włamanko. Dobra. Bierzemy gotówkę. No nie, wytrzymali o 2000 tylko. No jest 95 tysięcy. 179 tysięcy, no nieźle. Choć jak na taki napad trochę mało. Z jednej kubki wzięli tylko. Chyba, że to ja mam 179. O, no już chyba to tak, takie rzeczy mówić. Przecież wiadomo, że jak powiesz, że zapamiętam wy, to was go zabiją. Dobra, i przełączamy się na naszego drugiego bohatera. No i to jest to... No, tego wcześniej nie było. Biegniemy, za chwilę będziemy mieć starcie z policjantami. Ja się tutaj muszę ukryć. Bo zaraz tu wpadną. Nie. A, musimy wysadzić najpierw drzwi. Nie szło nam otworzyć? O, no. Wyjdź z zasłony. O, gliny już lecą. No, leki rugoboru, no tak. No, co masz do maska? Get out of the way or suffer the consequence. Get in their faces. We're coming through. Wrong profession. Jak to bez pro... Przecież ja kurwa strzelam. Celnie. No, jeszcze dwóch. Dobra, jeszcze jeden gdzieś tam się kryje. Dobra. Nieźle. Aaa, zajebiście się tu strzela. Normalnie. No, w końcu się doczekaliśmy wersji na PC. Niestety konsol nie posiadam. No, to bigo. A, co tam policjanci? Zawsze chciałem zostać policjantem, ale teraz wszystkich muszę pozabijać. Nie chciałbym uczestniczyć w takiej akcji. No kurde, gdzie on wchodzi? Ojej, dobra. Przeładujmy. To co, że mam 3 rany postrzałowe, ale żyjemy nadal. Dobra, nie żyję. Siadajmy. No i za chwilkę nasz ziomalek. No tu jest ten Michael i Travis, prawda? Czy... Gadka Travisa rozwala system. No i to będzie oczywiście seria główna na moim kanale teraz. Będzie dość długa pewnie. O, zabije nas prosto w głowę. Dziwne, że nie postrzeli jeszcze Michaela obok. O i teraz jazda autkiem będzie. Yeah. O. Teksty ich to. O, ta jazda autem jest normalnie masakra. Nie martw się, jestem zawodowym kierowcą. Kaps? Jaki kaps? Ciągnik! Zaraz... I drifcik! Oj, wejście niezłe. O, nie udało nam się. Ops. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Jakiego planu? Czy mieliśmy jakiś plan? Where the fuck is the chopper? Fuck. Oops. Sniper. Snappy fucker nas atakuje. Szybko, kryjcie się. No ten zamiast... Właśnie. Jakby się szybciej sowa, to by nie dostał. Uciek. Czemu się trzyma za serce i należy? No i oczywiście nie mam szans raczej z tymi policjantami, bo jest ich dużo. Dobra, uciekajmy stąd. O, filmowa. Ta filmowość jest normalna. O! Ktoś się przypatoczył. Ups, ups. Tak, na pewno jak się położysz, to cię nie złapie. Tak, rzućcie na nich. Normalnie te ofiary są czasem takie głupie. No. A, nie udało mi się. Jakiś pogrzeb? Tego kogo? Czy tego grubego? Czy Michael? Nie, Michael chyba będzie. Kto tam pisze? Father. Patrzcie, czwarty. I Rockstar Games przedstawia, no. Michael pogrzeb? Właśnie. Co z Michael przecież? But we know that you will show mercy to our friend. No i mamy Grand Theft Auto 5. Witam was serdecznie jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. No ja przy tej grze na pewno się będę dobrze bawił, bo ta seria już bardzo długo istnieje w moim życiu. Jest jedna z moich ulubionych serii. Dobra, tam jest autozapis, prolog. A bo ja to grałem wczoraj chwilkę, żeby zobaczyć, czy mi to będzie dobrze działać, na jakie ustawienia. Więc... Dobra, zapisujmy na tym momencie. Przeszedłem tylko tutaj kawałek. Więc jeszcze tutaj tą misję, co będzie mi teraz zaraz. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. No, dialogi to są mocne. And what about you? To można przyznać, choć zawsze były to mocną stroną właśnie tej serii. No, ale ta seria wymiata ponad wszystkie inne. I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope, And you consider them achievements. Co, on jest psychologiem? Przecież wcześniej nie głębiałem w fabułę, więc słyszę te filmiki, pominąłem. The end of the road with a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby, and that dream is fucked. It is. No wiem, że jego rodzinka jest trochę popieprzona. To zauważyłem. No, no i bez powodu się obserwować nie jest. Oh, well, I think that's all we have time for. Same time next week, I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Interrupcje. Będę musiał wyłączyć tutaj muzykę, bo pewnie jeśli YouTube się przyczepi. Mamo, to takie tam wybrane, o, słoneczny patrol. O, jaka laseczka się opala. No i tylko czekać na wakacje. O, żulek, żule są wszędzie. O, jeszcze troszkę zostało drzewa. A, pierdolę, nie pijesz. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize that we ain't boosting. Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon. Get your ass in here. Bring your ass, fool. I tu będziemy troszkę ciekawostki takiej w postaci ładnych bryczek. To może o, nieźle. O, kicia, kicia. Dobra, biegnie. Uuu. Którą bryczkę bierzemy? Dobra. Wcześniej jechałem tą czerwoną, to teraz wezmę tą białą. No i oczywiście jazda autem to jest mocna strona tej gry. Niga? No? Pokaż czarnochu. Na co ci stać? Oczywiście mamy samoczek jazdy. Możemy oczywiście włączyć taką oto filmową kamerkę. Więc będą filmiki na pewno dość ciekawe, bo będę się tym bawił. No jest specjalna umiejętność. Franklin, oczywiście jak można się wiedzieć już, każdy ma jakąś specjalną umiejętność. Franklin ma oczywiście spowolnienie czasu. Oj, nieźle, jedziemy za Franklinem, jego kumplem, nie wiem jak ma na imię w ogóle. Kurde, musiał skręcić. No, ale tylko musimy dobić na całości. Dobra, bez maski też przyjmą. No i wjeżdżamy na plan zdjęciowy do filmu. Obcy kontra obcy, obcy. Jeden obcy będzie mniej. Coś te moje sekretasy nie wychodzą. No ej, ja to skręcam. Kurde, czemu tak późno skręcam? Oj, teraz... Ej! Wiem, że na wioskach lubią sobie... O, idziemy kontrolować lot. Kontrolowane spadanie. O, Henrancik. No kurde, ale te auta są naprawdę przymocowane do tej jezdni. Walnie żniwa, one stoją nadal. Zamiast trochę okręcić. No w miarę całe jest to auto, myślałem, że będzie w gorszym stanie. O, autobusik. Pewnie się przyjeżdża, tak. No dalej, ups, oczywiście przeszkody nadal cały czas są. No, tylko przynajmniej nie wyprzedzimy chyba. Oj, no daliśmy się wykręcić. O, jesteśmy. To bez tego, zrobione na ten, wzorowane się na Audi R8, no, tylko no, chyba się nazywa, fajna bryczka. Ups. Dobra, to na razie. Oj, dziury mi tu kopią. Jedziesz ze mną? No i uciek... Raczej się pościg z policją, to jest coś fajnego. Będzie niezła zabawa, bo ucieczka mnie... policji. O kur... O, to autko, ja lubię je w Vice City bardzo. Jezu. Dobra, to może się gdzieś tu skryć w jakiejś alejce, może nie tutaj dokładnie, ale... Dobra. Czy gdzieś tu znajdą? Oczywiście możemy się schować, tak? O, mamy, już uciekliśmy. Kicia, nie, kicia, nie. Kicia. Powstawi, o. No nie podchodź mi. Kicia, ja nie chcę zabijać kici. Kicie są fajne. No może... O. Kiedy mi dano zostało, to nie jest... A, naprawiam, wyklepiam wszystko. Przecież to się wyklepie, chłopie. Co ty chcesz? Nie takie rzeczy się robiło. Tak, jesteśmy w Los Santos. No właśnie. Pewnie już i tak za późno, ale... Żebym nie zapomniał. Dźwięk. Muzyka. Wyłączymy. Dobra, to można włączyć. Dobra, no niestety będziecie musieli bez muzyki, bo nie wiem jak to będzie przyjmowane przez YouTube. Ups. No nigdy nie znam motora, nie była bezpieczna. No i właśnie ja tu chyba skończyłem na tym momencie, jak dojechałem do tego tutaj i już dalej nie grałem. Jest salon samochodowy Simeona. No i tu dalej gra. No nie doszedłem do tamtego kolesia. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Like Michael. I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part. I bym się chciał dowiedzieć. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Dobra. O, oczywiście już stoi nam nowa bryczka. To? Dobra. No, to jest Mustang. Znaczy, tutaj nie jest jako Mustang, ale lubię ten typ aut mózgu. Cały się taki pojeździ, no niestety. Kurde, mi zostanie tutaj mój. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Ale się nie chcę żadnej aplikacji. Czerwona, ale jadę. Ups. Dobra, skręcamy. Dobra, idziemy do mieszkania Franklina zupełnie. Ale, o, nowa bryczka. Dobra, parkuje, dobra, to zaparkujemy sobie w garażu. O. I nasze ulubione takie te poświaty, gdzie mamy miejsce na misję. Ale nawet to z poprzedniej części. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon and lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? Co? Co powiedziałeś? Oh, fuck. O, salon zmienił fryzurkę? Pewnie, że tak. Oh, he. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Jak nie słuchać, jak jesteś w salonie? Cóż, słuchajcie wszędzie. No, dalej chcemy zapisać grę, więc... No, oczywiście pokaz. Co możemy zrobić? Chyba nie mamy tutaj przebrania się, ale czekaj, najpierw... O, ukończono Franklin Lamar. O, Lamar się nazywa. Gdzie mamy ten zapis? Nie wiem, czy będzie jakiś podstawowy o zdolności. Takie mamy oczywiście zdolności naszego bohatera. Ma dość duże prowadzenie, zdolność specjalną. To ma się i tak rozwija. Nie wiem, jakim klawiszem zapisujemy, bo możemy wrócić. No, z tym skarabinem to nie. Dobra, zawieszamy. Oczywiście się wrześniu tylko zapis nowy. Tak, wcześniej nie zapisywałem, tylko mi się automatycznie zapisało. Więc nie ma moich poprzednich zapisów. Dobra, co mamy tutaj w telefonie? E-mail, jakiś e-mail. Od Taniszy wręcz, nie wiem czemu pisz, ale uwierz mi, nie. Dlatego, że podaj nie masz, żebyśmy byli razem. Nie chcę ani teraz, ani nigdy jesteś... kim jesteś, już się nie zmienisz. Czekałam i czekałam, ale... Dobra. Jakieś romantyczne wywody jej. Wiadomość, lista. O, dostępne misje. Kurs ze striptizem. Strzelnica, kursy taksówek. Postęp. Misje. Nieukończone i tak dalej. To będziemy sobie z czasem robić. Jest to dość dużo, więc będziemy mieć kontakty, ustawienie, kontakty. No zadzwoń do Taniszy. O, jakaś lingerka. Chyba, że zielonego iPhone'ka. This is Tanisha Jackson. I guess I'm busy, so you know what to do. Jest jak możemy z taką. Nie chcę, dobra, chcę się przebrać właśnie. Stroje. Mamy coś tu innego? Nie, jest jakąś stylówę, to mi się podoba. Dobra. Garnitury. Może się nie mamy, nie? Składki codzienne. Okulary jakieś. A, załóżmy. Dobra. Nakrycie głowy. O, tak, będzie zajebiście. Bluzy z kapturą, kurtki, spodnie, buty, koszule, shorty. O, to było spoko. Co to? I tak wygląda spoko. Dobra. Przebraliśmy się. Coś jeszcze możemy mówić. Dobra, więc wyjdziemy na zewnątrz. No i w tym momencie zakończy ten pierwszy odcinek. Taka mała zapowiedź. O. Odbierzemy może jeszcze telefon i zakończę. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. No i wpadniemy do Simona w następnym odcinku, więc do zobaczenia. Ja za chwilę zamierzam nagrać kolejne, pewnie nie jeden, a możliwe, że 2 albo 3 odcinki. Więc do zobaczenia za chwilkę. Pa.